Co my tutaj mamy? No mamy tutaj lipę. To ja sobie zrobię tak. To będzie lepsze. Powodzenia w walce. Powodzenia w walce. Cześć, Tymon. Mam tu dla ciebie prawdziwy gang świeżaków. Teraz mi dali piratów, no. Pięknie. Czy ja chcę to zamrozić? Mogę to zamrozić, nie? No. Kupię to, w następnej kupię to i kupię to chyba. Zobaczymy. Zobaczymy. Tylko nie spoczywaj teraz na laurach. Nie spoczywaj na laurach, no dobrze. Naprawdę dobrze. Takie rzeczy. A, zrobimy tak. Obrazimy sobie tych ziomków. Zrobię tak. Hopla, hopla, hopla. I tyle. A, ma być. Może być. Proszę, Dabik. O, krab. Co to takie jakieś ten? Szanse na winka mizerne. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Jak mi się wiedzie? Wyśmienite pytanie. I w następnej turze zrobimy sobie level upka, kupimy tego i odkryjemy piąteczkę. Very, very good. Cześć, Niwix. Trzydzieści trzy sekundy, what the fuck? To tak długo?
30-lecie Blizzarda. Miałem do czynienia z ligą zła. Okropne towarzystwo. Ale zostawiają sute napiwki. Myślę, że masz spore szanse na wygraną. Myślę, więc jestem. Jeśli ślinka na Hogara cieknie, a pewnie będzie z twoim szczęściem, Mati. Pewnie tak, ale kto nie próbuje, ten nie coś tam. Naprawdę dobrze ci idzie. Dobra, czopla, czopla. Czopla, 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 czopla. Może nie jest to najsilniejszy. Czopla, czopla. Hogara nie ma, ale to też może być. Stać i leżeć. Dobra, niech będą tak rozstawieni. Tego nie chcemy, może być. Kto nie próbuje, szampana nie pije. A może i, nie wiem w sumie. Nie wiem w sumie, jak to powiedzonko idzie dokładnie. Czemu żeś mi skrzywdził kapitana? Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. Nie ma piratów. Nie ma piratów drugi raz. Nie ma piratów trzeci raz. O! Coś się tu znajdzie ciekawego. Sprawdźmy, co my tu mamy. Zabieram se to. Zabieram se to. Dobra, wyrzućmy tego. Przezorny zawsze upieczony, jak to mówią. Ja jestem przezorny, a upieczony nie jestem. Kappa. Wo. Spokój. Nie chcemy cię gościu sprzedawać. Powiedzmy, że może być. Wygląda na to, że możesz zdobyć trójkę. Nara.
Czy ja mrożę po tego? Nie, no nie mrożę, nie? Dobra, zróbmy... Zróbmy tak. O, świetnie. Świetnie, elegancko. No mi tak jak napisałem. A no. To ja kurwa wymyśliłem. Ty właśnie zdałem sobie sprawę z tego, że jestem głupi. To zostawił. Cóż, nie, no dobra, no nie, nie zrobiłbym tego za zero, ale zrobiłbym to taniej, chociaż. Nie, to w sumie głupie było, czy nie? To sprzedać to, żeby tego kupić, to bez sensu. Dobra, zrobimy tak. Mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Jak? Też mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Zabij kodeksowi piratów. Boże, ale mózg mi się zawiesił. Cześć, nie wiem w sumie. Upgrade za zero, kupienie. No lepiej wpłacą to sprzedać. Ja tego nie trzymam. Potrzebuję czegoś innego. Nie, dobra, palić. Pomykując przez lata, nigdy nic nie kupując, zbierało mi się 30 tysięcy pyłu i dużo w kartach. Czy to, że nadal żałuję sobie na nowy deck, ma jeszcze sens? A raczej wątpię. Odkąd mój biznes w Dalaranie poszedł z dymem, łapię fuchy to tu, to tam. Zobaczmy, czy uda ci się utrzymać prowadzenie. Uda czy nie uda? Może uda. Blizzard nie mówił kiedyś, że nie będzie już płatnej ekspansji. A ty jak coś mówisz, to zdania całe życie nie zmieniasz? Że tak pozwolę sobie spytać. Czy ja chcę tego typka? Dobra, kij. Zróbmy tak. Szkoda, że nie mam ani jednej złotej jednostki. To troszkę peszek. Ale mimo to mogę zrobić tak. I mogę zrobić tak i gówno. Jaką tematykę moim zdaniem może mieć następny dodatek? Praktycznie dowolną.
Możesz wziąć dosłownie dowolne słowo z Lora Fowa i powiedzieć sobie, że o takiej tematyce może być kolejny dodatek. Wszyscy mają cię na celu. Chyba, że gdzieś są jakieś poszlaki, po których można by coś domniemywać. To wtedy możemy być trochę bardziej dokładni. Ale bez poszlak, no to możemy sobie jedynie strzelać. Jaka jest twoja ulubiona ekspansja do tej pory? Wrath of the Lich King. Właśnie tego było ci potrzeba. Świetne zagranie. Ciekawe jak to się... No nie wykluczam. Możliwe, że właśnie tego było im potrzeba. Może tak być. Fajny stolik, mnie denerwuje od samego patrzenia, że nie można trójki znaleźć. No znalazłem. Ty, on ma złotego tego, no co za bombel. Co za bobo. No i super, złoty hogger na jakieś 2 mecze przed końcem gry. Wypasik. Konkretna będzie ta twoja armia. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Mi się nie podoba. Masz tu trochę złota za fatygę. Konkretna będzie ta twoja armia. Mam jakąś grupę na Facebooku? Mam. Żelnicy MKR na przykład. Pa, 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 pa. Bum. Może coś dobiorę, co? O, jest! Nawet jest jakiś pirat, fajno. Może jeszcze jeden? O, kurwa. Jak sypnęło. O, panie! No nie poznaję gry.
O Jezu. Solidny strategiczny wybór. Tu nic nie ma. Wynajmij rekruta, póki możesz. Wypasior, wypasior. Chwila, co ja sprzedaję? Nie no, sprzedaję tego? Bo nie opłaca mi się tego kupować tu. Co to urośnie? To na pewno zagrywa mi sprzedaje. Masz tu trochę złota za fatygę. Buf, prużyren, prużyren, bez sensu. Bez sensu. Dobra, zróbmy tak. Czy sprzedać tego i tego i kupić to, ale to jest bez sensu. Dobra, chuj, nie zostanie tak. Git, gitara, tralalala, tralalala. Git, gitara, tralalala, tralalala. Mój pasik. Witaj ponownie. Jak ci się wiedzie? Wypasik, podpasik. Właśnie tego było ci potrzeba. Zabieram się to. Dobra, fuck it. Fuck it, racket. Powtarzam, że półśrodki są dla leszczy. Półśrodki są dla leszczy. On zawsze to powtarza. Tylko nie poison, co? Dopadnie cię fart lub też paruwa. W ogóle tego nie zauważyłem. Not bad. Dziecino! Naprawdę dobrze ci idzie. Naprawdę zapierdzielam na górę. Pek, 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 pek. Nie. Pek, 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 pek. Fajnie, mogę sobie to kupić, ale nie wiem po co mi to. Nie, to bez sensu. No, 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 no. Nope.
Why not? Jak ci przyszoruje, pałko jedna. Dozynkas. Dozynkas wspaniały. Co ty masz, gościu? Ty masz takie cuda. Dobra, no to stoi se ten. I se tam napierdala tą mega furią wichru. Ten co już zbije w tym czasie. Ale nie, to chyba myśmy... Tak to powinniśmy zrobić? Nie. Ja wolno myślę, to nie jestem w sumie pewien. No, patrzę na te 13%, to chyba nie zrobiliśmy najlepiej. Fajno. Fajne, no. Tak muszę przyznać, że tak cenię, doceniam. Jak mi ziomeczek kasuje na wejściu dwie jednostki, tak for free. No cóż, bywa. Bywa. Okej. Wypsiu. Dzień dobry. Programik liczący procenty nazywa się Hearthstone Deck Tracker. Zmień przyjaznego stronnika w złotego, cofnij go do twojej ręki. Płatną w se złoto. A chuj, nie wiem, wezmę to. Może nie jest to najsilniejszy stronnik, ale da z siebie wszystko. Zabezpieczenia wyłączone. Serwomechanizmy żniwne włączone. Naprawdę? Co to tak szybko minęło? Halo, mordo. Wybrałbym dokładnie tak samo. Też mi się nie podoba. Halo, Grzesiu, mordeczko. Nie wiem, zostawię to. Jak on znowu będzie miał pierwszą rundę... A nie, będzie miał pierwszą rundę, nie? Bo on zawsze ma pierwszą rundę. A nie, nie zawsze. Dobra, no to tu już jest lepiej. Bo klepę jemu ryja raz, dwa, trzy. 4, 5, 6. Subcio. I bloom. I powstała armia zjednoczonej piraciny. O nie, 17, on miał 19. Fuck, kurde, niedobrze. Twoi stronnicy pokazali, co potrafią. So fucking błech. Buferando. No fajne to buferando, tylko co im po tym? Wynajmij rekruta, póki możesz. Jak ja sobie mam to zagrać? Czy mi to potrzebne jest? Co się z tym zrobię? Nic się z tym nie zrobię. Mi się to podoba, ten statek. Nie, w dupie to mam. Chwila, bo ja coś jeszcze mogę odkryć. Whatever. No dobra, mogę sobie takiego piknąć. No ale po co mi ten? Tak go nie upgrade'nę. Konkretna będzie ta twoja armia. Wynajmij rekruta, póki możesz. Tego nie chcę wyrzucić. Tego też, uwaga, nie chcę wyrzucić. Tego chcę wyrzucić?
Znaczy to mi się spina z czymkolwiek? No wolę mieć chyba Poisona, no co mi da ten atak? Da mi ten atak coś? Tu jeszcze sobie to, ale to też mi w sumie gadaje. Nie, nie wiem. Działało tak, to nie zostanie tak. Dobra, w dupie. Rozkminy nie są moją mocną stroną. Dasz sobie radę. Masz dużą przewagę. Tarcza na Amala. Ty, no nie głupio by to było. O, super! Więcej tych Elis, czy jak jej tam. Wypasik, wypasik. No dobry targecik nawet. Aha, aha. No dlaczego walisz w tego, dzięciole jeden? Szukaj DS-a. No, z tym DS-em nawet nie głupie. DS-ów brak. Te może ja sobie tego wezmę? Chodź. Powtarzam, że półśrodki są dla leszczy. W sumie nie wiem, kiedy go zagrać. Jak go postawię pierwszego, to bez sensu. Masz dużą przewagę. Jak go postawię drugiego, to też jest bez sensu. Że nie, może miało sens sensu trochę. O nie, jak on to zrobił? Oszukał mnie dran jeden. Ci poszło? Podnieś się po porażce i wracaj do gry. Whatever. Wynajmij rekruta. Whatever. Whatever. Wynajmij sobie któregoś. Może to by miało sens? Ale co ja sobie chcę tym zrobić? To mi nic nie daje. No śmiało, wynajmij sobie któregoś. Jesteś o stronnika do tyłu i o złoto do przodu. No zobaczmy. Czy on zrobi tak samo, jak zrobił przed chwilą?
wszyscy mają cię na celu. Może powinienem coś zamienić miejscami? No? Not bad, I must say. Ale mam złe przeżucia. Yep. To są moje złe przeżucia. Czytaj ten czat, bo pierdolca dostanę. Synek, weź się ibniu w łeb.